Chciałem zapytać Was dzisiaj, czy często spotykacie się w ostatnich czasach z takim sformułowaniem jak powrót do normalności? Tak? O. Kiedy będzie? Kiedy będzie powrót do normalności? No tak. A powiedzcie, czy w ciągu ostatniego roku to sformułowanie pada częściej niż w ciągu poprzednich lat Waszego życia? Częściej. Wcześniej się też czasami mówiło w jakimś kontekście o powrocie do normalności? Raczej rzadko. Raczej rzadko. Mhm. Ale w ciągu ostatniego roku te słowa padają bardzo, bardzo często i to z różnych źródeł. Jak często to słyszymy? Ja myślę, że przynajmniej raz dziennie z różnych ust słyszę, może sam czasami wypowiadam, taką tęsknotę za powrotem do normalności. Tylko najważniejsze chyba w tym, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy ten powrót nastąpi, jest to, jak zdefiniujemy sobie tę normalność, co ona oznacza. Prawda? Dla każdego ta normalność może być czymś innym. I tak patrząc na jej znaczenie, na znaczenie słowa normalność, to możemy się natknąć na przykład na to, że normalność oznacza przeciętność, taką zwykłość, powszechność, typowość, czyli coś, co się po prostu powtarza, powtarzało coś, do czego przywykliśmy. Czy te tęsknoty ludzi, z którymi rozmawiamy, którzy mówią, że pragną powrotu do normalności, są związane właśnie z chęcią przywrócenia tego stanu rzeczy, jaki był niedawno, tej typowości, tego utartego schematu postępowania i życia? Chyba raczej tak, rzeczywiście. A może normalność rozumiemy inaczej? Może przez nią wyrażamy pewne wzorce etyczne, pewne normy, tak? Normalność, a więc coś wzorowego, do czego się chcemy porównać, za czym chcemy podążać. Może pewne wartości, czy nawet, jak to określają słowniki, pewne systemy danych społeczności, to są ich normy, takie pożądane, coś, czego pragniemy, a do czego tak widać, że bardzo ciężko jest dojść. Czy ludzie w tym sensie też pragną normalności? No, z tym już nie bywa. Widzę, że nie jesteście tacy pewni. Nie wszyscy chcą, żeby w naszym społeczeństwie pewne wartości faktycznie były przestrzegane. Dlatego, kiedy ktoś nas pyta, albo sam mówi, no kiedy już wróci ta normalność, to wszystko będzie dobrze, to pytanie, o jaką normalność właśnie chodzi. Czym jest normalność dla mnie? Czym jest normalność dla ciebie? Dla ludzi, którzy uważają się za tych, którzy podążają za Bogiem, za Pismem Świętym? A czym jest ta normalność dla otaczających nas, ludzi? Do czego tęsknimy? No i myślę, że ważniejsze nawet pytanie, czy istnieje jakiś warunek przywrócenia tej normalności, do której tęsknimy? A więc, tak biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, do których ludzie tęsknią, możemy również, no to na pewno tęsknimy do chodzenia bez maseczek. To jest normalne? Chodzenie w maseczkach czy bez maseczek jest chodzenie normalne? Dzisiaj przywykamy już do tego troszkę, że chodzenie w maseczkach jest normalne, ale dotychczas to było normalne tylko na balach maskowych albo w czasie napadów, żeby ktoś nie był rozpoznany. Tak? A dzisiaj tak naprawdę bardzo ciężko jest często zweryfikować tożsamość bandyty, bo pomimo, że wszędzie są kamery, no to normalne jest to, że ludzie chodzą zamaskowani i nawet jeżeli ktoś się włamuje do cudzego auta i w galerii zostanie uchwycony na kamerze, to i tak może nie zostać rozpoznany. Dzięki temu, że jest wręcz obowiązek zasłaniania twarzy. Niedawno na stadionach nie można było wchodzić w maseczkach. Potem przez moment, kiedy były one otwarte, to wręcz był nakaz oczywiście zasłaniania ust i twarzy. Teraz w ogóle się nie da tam wchodzić. Ale zobaczmy, jakie to dziwne. Generalnie jednak ludzie tęsknią do tego, kiedy nie będziemy musieli zasłaniać tych twarzy. Kiedy będziemy mogli uśmiechnąć się do drugiego człowieka, a on to dostrzeże i również się do nas uśmiechnie, bo teraz to tak często nie wiadomo, co za tymi maskami się kryje, chyba że ktoś ma taką przejrzystą przyłbicę lub półprzyłbicę. Może tęsknimy do tej rzeczywistości, do tej normalności, gdzie nie będzie co chwilę trzeba dezynfekować rąk. A może kiedy będzie można znowu je tak bezpiecznie, oficjalnie podawać i uścisnąć dłoń drugiego człowieka. To było normalne? To było normalne. Tęsknimy do tego, czy już może zapomnieliśmy? Niektórzy ciągle to wspominają. Może tęsknimy do tych wycieczek zagranicznych, do przebywania w hotelach, do możliwości zwiedzania świata bez ograniczeń,
do wielkich wesel, imprez na 150-200 osób, gdzie można się bawić, spotkać mnóstwo osób legalnie. Może niektórzy tęsknią za chodzeniem osobiście do lekarza, bo teraz bardzo jest to ograniczone. Niektórzy lekarze wręcz uniemożliwiają osobiste spotkanie się z pacjentem, tylko udzielają porad przez telefon. Inni idą w stronę równowagi, że trochę tak, ale wielu pacjentów mówi, ja tęsknię za tym, kiedy będę zawsze mogła przyjść do lekarza. A teraz to jest nienormalne. Przez telefon mnie doktor bada i wypisuje leki. Cóż, obawiam się, że akurat do tej normalności nigdy nie wrócimy, że teleporady już na stałe zakorzeniły się w naszym systemie opieki zdrowotnej. Oczywiście, jeżeli są właściwie używane, to dobrze. Ale powrót do szkoły to już, myślę, jest konieczna rzecz. Kiedy będzie normalnie? Kiedy dzieci nie będą siedziały godzinami przed komputerami, niszcząc swoje kręgosłupy, niszcząc nerwy swoje i swoich rodziców, nauczycieli, którzy również, widząc pewne problemy techniczne, no naprawdę można tylko współczuć im, że tego doświadczają. Kiedy będą mogli się spotkać razem, pobawić się tak normalnie właśnie. Czy nie tęsknimy za tym? Czy powrót na studia? Na szczęście lekarze wracają teraz do tego, aby uczyć się, ci przyszli lekarze, studenci, bo był taki okres, kiedy lekarz, który musi mieć kontakt z pacjentem i praktyki, uczył się tylko teoretycznie znowu w swoim domu. Normalna praca, nie tylko zdalna. Organizacja kongresów, zjazdów i tak dalej. Możemy tutaj wymieniać mnóstwo rzeczy, które dzisiaj są inne i za którymi świat tęskni. Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Czy nawet jeśli wróciłoby do normalności w tym sensie, że będziemy mogli to wszystko znowu robić, to, o czym przed chwilą powiedziałem, to czy mamy na względzie, że ta normalność na tym świecie wiąże się również z tym, że będą nadal normalnie przychodziły na świat dzieci i ludzie będą nadal normalnie umierać? Normalnie, już nie na koronawirusa. No to będzie już taka normalna śmierć, nie? To już nie będzie taka straszna i tragiczna? Będziemy normalnie zarabiać, zdobywać środki i będziemy je znowu normalnie, tak jak dotychczas, tracić w różnych sytuacjach, wypadkach i innych nieprzewidzianych chwilach. Będziemy znowu normalnie się spotykać i normalnie rozstawać, niekiedy na długie miesiące, kiedy niektórzy jadą do swoich rodzin albo odjeżdżają od nich pracować na wiele miesięcy za granicami kraju. Będą znowu normalnie zawierane małżeństwa i normalnie rozwody. To jest taka normalność nasza dzisiejsza. Będzie normalnie raz w jednym miejscu pokój, a tam, gdzie zawsze normalna wojna, bo tych wojen toczy się na świecie tak wiele. Normalnie, tak jak zawsze, będziemy obserwować ludzi bogatych i normalnie biednych. Będziemy cieszyć się tak jak zwykle i smucić się z wielu powodów. Czy taka normalność nas satysfakcjonuje tak w rzeczywistości? Zobaczcie, zabrano wiele dzisiaj ludziom i ludzie tak tęsknią za tym, co mieli, ale kiedy powiedzieliśmy sobie, co tak naprawdę my na tym świecie mamy, czy to jest aż takie godne tęsknoty i pożądania? Czy mamy jeszcze pamięć, świadomość tego, że przed wprowadzeniem stanu pandemii nie było też wcale tak różowo? A może nasze loty, nasze ambicje już troszkę obniżyły się, kiedy jesteśmy dociśnięci tymi wszystkimi obostrzeniami, że chociażby nam zdjęto, to już byśmy byli w pełni szczęśliwi? Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę, że to jest taka normalność, która satysfakcjonuje człowieka i przede wszystkim Boga, który ma dla człowieka lepszy plan, plan prawdziwej normalności. Jak się podoba nam ta normalność na tle tego, co Pan Bóg napisał w Księdze Rodzaju przez Mojżesza. Księga Rodzaju, pierwszy rozdział i wersety od 27 po 31. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg,
Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie, niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, których jest tchnienie życia, daje na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I ten piękny 31 werset, który to podsumowuje. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, nastał poranek, dzień szósty. W drugim rozdziale, pozwólcie, że przeczytam tylko werset 15 i 25. Wziął Pan Bóg człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I 25. A człowiek i jego żona byli oboje nadzy, lecz nie wstydzili się. Takie były warunki stworzenia świata. Warunki, w których przyszło żyć pierwszym ludziom. Chyba mało kto dzisiaj wierzy, że tak mogło być. Mało kto tęskni za taką rzeczywistością, bo ona jest naprawdę trudna do wyobrażenia sobie. Bardzo dobry świat. W pięknym otoczeniu cudownych drzew, wspaniałych innych roślin i zwierząt, które nie zjadały się nawzajem, ani nie groziły człowiekowi, ale również za pokarm miały rośliny. Doskonała harmonia. Doskonałe, piękne współżycie jednych z drugimi. Brak wstydu, powodów do wstydu, jak czytamy. Zajęcia, które, myślę, wiązały się z taką pełną radością i rozkoszą, poczuciem satysfakcji. Wszystko bardzo dobre, bez przemocy. My wierzymy w to, bo jesteśmy chrześcijanami, a więc podążamy za tym, co Chrystus mówił, że tak było. Wiemy, że to zostało utracone przez grzech, ale wierzymy również w coś, o czym wspomina Pan Bóg w Apokalipsie, 21 rozdziale i wersetach od 1 do 5, że ten raj ma zostać przywrócony ludziom. Apokalipsa 21, 1 po 5. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jako przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł ten, który siedział na tronie, oto wszystko nowym czynię. I mówi, tak jakby przewidując ludzkie wątpliwości, ludzi, którzy czytając to, mogliby pomyśleć, że to jest zbyt piękne, aby było prawdziwe, mówi wyraźnie, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. Nastąpi taki czas, kiedy nowe niebo i nowa ziemia zostaną przez Boga stworzone. W doskonałej, pięknej formie tego miasta, tutaj symbolicznie przedstawionego, zstępującego z nieba, miejsca, gdzie będzie wspaniale, bez łez, bez śmierci, bez krzyku, bez mozołu, ale tylko w wielkiej radości spędzanie czasu. Niesamowite. Czy do takiej normalności tęsknimy? W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 9 wersecie, jest coś jeszcze napisane o tym wspaniałym błogosławieństwie, jakie Bóg przygotował osobom wierzącym. 1 Koryntian 2, 9. Głosimy tedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. I właściwie myśląc o tym wszystkim, łącznie z tym ostatnim wersetem, który przeczytałem,
Możemy jedynie wzdychać sobie i zastanawiać się, Panie Boże, kiedy to będzie? Tak, przyjdź, Panie Jezu, bo chcemy doświadczyć tej wspaniałości. Wspaniałości życia z Tobą w otoczeniu doskonałego świata, w zmienionych już warunkach zewnętrznych na takie, które będą w pełni sprzyjające nie tylko dla nas, ale dla naszych bliskich. Kiedy modlimy się taką prośbą właśnie, to widzę, że czerpiemy po części z tej modlitwy pańskiej, z Ewangelii Mateusza. W 6 rozdziale, w 10 wersecie wspomniane są te słowa, które były czytane na początku tego rozważania. Mateusza 6:10. Myślę, że z pamięci jesteśmy w stanie to wyrecytować. W tym fragmencie modlitwy Pan Jezus mówi: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A więc modlimy się z całych serc, widząc te tragedie, mając świadomość tego, że nawet jeśli minie koronawirus, to ta normalność nas nie satysfakcjonuje. I wołamy: Panie Jezu, przyjdź królestwo Twoje. Ale zastanawiam się nieraz, myśląc na ten temat, jak długo ja będę się modlił do Boga tylko tą pierwszą połową zacytowanego tekstu, która mówi: przyjdź królestwo Twoje. A jak długo będę zapominał o znaczeniu tej drugiej połowy wersetu: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Okej, no może czasami się tak modlę. Rzeczywiście, Panie Boże, niech Twoja wola dzieje się na tym świecie, niech będzie już lepiej. Zmień te warunki, chociaż mam świadomość tego, że póki nie przyjdziesz jako Król Królów i Pan Panów, kończąc historię grzechu, to te warunki nie będą zmienione, ale no właśnie, zrób to. Niech już Twoja wola się dzieje, zakończ historię grzechu. Ale zobaczmy, cały czas lokujemy te wydarzenia w nieokreślonej przyszłości, no bo nikt nie zna dnia i godziny. No, odczytujemy znaki zbliżającego się końca świata i mówimy, no kiedyś nastąpi ten moment. Przyjdzie Boże Królestwo, nastąpi Jego wola, tak jak w niebie, tak i na ziemi, nie będzie grzechu, smutku, łez, kiedyś to będzie. Ale czy mamy dowody na to, że cytowany przeze mnie przed chwilą fragment z Listu do Koryntian, ten 2 rozdział, 9 werset, dotyczą tylko i wyłącznie nieokreślonej przyszłości, kiedy Pan Bóg odmieni ziemię, przychodząc i kończąc historię grzechu. 2 Koryntian 2:9. Głosimy tedy, i uwaga, Paweł mówi, jak napisano, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czy w pełni uprawnione jest to, aby mówić, że Bóg to przygotował dopiero po tym, jak Jezus przyjdzie na ziemię powtórnie? Czy ten rozdział gdziekolwiek o tym mówi? Myślę, że podpowiedzią do tego może być kontekst całego rozdziału właśnie, ale także fakt, że Paweł sam przyznaje się do tego, iż on cytuje Biblię, cytuje jakiś inny fragment. On mówi, głosimy jak napisano. Aha, to gdzie to napisano? I w jakim kontekście? Ten, kto posiada Biblię z pewnymi komentarzami, odnośnikami, na przykład Biblię, z której ja korzystam, może znaleźć tam taki odsyłacz do Księgi Izajasza. Do Księgi Izajasza, do rozdziału 64. Czy to ta wizja dotyczy tylko przyszłości? Czy póki co jesteśmy ciągle skazani na tę przeciętną normalność, taką typowość smutku i wzdychania do Boga, kiedy On odmieni zewnętrzne warunki naszego życia? Izajasza 64, rozdział, wersety 3 i 4. Izajasza 64, 3 i 4. Gdy czynisz dziwne rzeczy, których nie oczekiwaliśmy, obyś zstąpił i zatrzęsły się góry przed Tobą,
czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Możemy przeczytać jeszcze jeden werset. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o Twoich drogach pamiętają. Oto Ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko Tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste. Wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, a wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia. Kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Lecz teraz, Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Stwórcą. I wszyscyśmy dziełem Twoich rąk. Nie gniewaj się, Panie, zanadto i nie pomnij na winy na wieki. Ach, spojrzyj, że my wszyscy jesteśmy Twoim ludem. Jeszcze raz ten werset czwarty. Bóg działający dla tego, który Go oczekuje. Zobaczmy, apostoł Paweł, cytując fragment z Księgi Izajasza, nie ma tylko na myśli tego, że rzeczywiście kiedyś Pan Bóg przyjdzie i zakończy historię grzechu. Ale on mówi wyraźnie o tym, że Pan Bóg zgotował coś, o czym jeszcze nie słyszano, czego oko nie widziało, co na myśl ludzką nie wstąpiło, dla tych, którzy, jak tam jest napisane w Izajaszu, wypełniają Jego sprawiedliwość, czekają na Niego. Bóg nie zrobi tego gdzieś tam w nieskończonej przyszłości tylko i wyłącznie, ale Bóg już teraz działa. Bóg już teraz chce codziennie swoją obecnością pokrzepiać nas, wstępować do nas, do Ciebie i do mnie, aby każdy z nas mógł doświadczyć tego, co Izajasz tutaj przedstawia, przebaczenia grzechów, czegoś, o czym na świecie nie widziano i nie słyszano. Czegoś, co na myśl ludzką nie wstąpiło, że jest ktoś, kto nie tylko przebaczy te grzechy, jak jest tu napisane, ale oczyści nas od nich, zabierze z nas to wszystko, co niszczy nasze życie i sprawi, że doświadczymy tych niesamowitych błogosławieństw wynikających ze ścisłej relacji z Bogiem już tutaj, teraz, na tej ziemi, w tych warunkach, w jakich się znajdujemy. Kiedy wrócimy do Ewangelii Mateusza 6:10, do modlitwy pańskiej, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Czy ta wola naprawdę będzie w nas również? Dopiero kiedy umrzemy i Pan Jezus nas wzbudzi do życia wiecznego? Czy Pan Bóg nie chce, czy my przede wszystkim nie chcemy pełnić Bożej woli już dzisiaj, już teraz? Już w tym momencie. Czy widzimy połączenie tych dwóch zdań ze sobą, w sensie warunku i przyczyny? Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Królestwo Boże może przyjść pod warunkiem tego, że Boża wola będzie realizowana. To królestwo będzie miało taki zasięg terytorialny, na jakim ta Boża wola będzie rzeczywiście realizowana. Bardzo często chciałbym zmienić może moją rodzinę, może mój kościół, w sensie, żeby ludzie się tak poprawili, wtedy mi będzie lepiej wśród nich, bo oni są tacy niedoskonali. No, ten świat jest taki niedoskonały, moi sąsiedzi, politycy, nasz rząd, prawda, Panie Boże, zmień to wszystko. Już dzisiaj, teraz niech Twoja wola zaistnieje w ich życiu, ale zaraz. Czy Bogu przede wszystkim nie zależy na mnie i na tym, żeby w moim życiu ta wola już dzisiaj była realizowana? Ja nie mam wpływu na to, aby zmienić kogokolwiek spośród mojego otoczenia. Oprócz tego, że mogę się o to modlić. Nie mogę sprawić, żeby ci ludzie stworzyli wspaniałe warunki do życia, postępując zgodnie z Bożymi przykazaniami. Ale to, czego mogę dzisiaj osobiście doświadczyć, to Królestwa Bożego w moim sercu. Bo jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 14 rozdziale i 17 wersecie, Królestwo Boże to nie tylko
bliskość fizyczna Boga, wtedy, kiedy już w doskonałej formie naszych ciał, umysłów będziemy mogli z Nim być bezpośrednio, kiedy będziemy mogli doświadczać cudowności tego nowego Jeruzalem, wspaniałych zwierząt i pokoju, i radości, braku śmierci, ale apostoł Paweł w liście do Rzymian, 14 rozdziale i 17 wersecie mówi tak: albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże bardzo często, może zbyt często postrzegamy tylko jako te namacalne, takie fizyczne zmiany. Wspaniałe pokarmy, cudowny napój. A może zapominamy, że przede wszystkim, jak pisze autor, Królestwo Boże to nie to, co rzeczywiście jest piękne, takie dla oczu i dla podniebienia i dla uszu, ale Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kiedy Pan Jezus odchodził do nieba, powiedział, że On chce zostawić nam swoją radość, aby nasza radość była zupełna. Na tym świecie, pełnym prześladowań, pełnym śmierci, niesprawiedliwości, Pan Jezus mówi, że chce nam zostawić swoją radość. Pan Jezus przez swojego Ducha chce wlać pokój w nasze serca, nie taki, jak świat daje, ale pełen pokój. Pan Jezus chce wreszcie wlać swoją sprawiedliwość, wynikającą z przebaczenia naszych grzechów, ale także z siły, jaką On oferuje nam, aby prowadzić faktycznie takie życie zgodne z wolą Bożą. Życie sprawiedliwe. Jeśli upadniemy, abyśmy wiedzieli, że do Niego zawsze możemy wrócić, aby On nas pokrzepił i podniósł na duchu. Czy doświadczamy i mówimy o Bożym charakterze, tak jak pięknie opisał to apostoł Paweł? Co głosimy? To, czego jeszcze ucho nie słyszało, czego oko nie widziało. A więc wracając do Izajasza, Boga, który działa dla swojego ludu. Czy doświadczam tego działania Bożego w moim życiu? Jeżeli tak, to zobaczmy. Dla mnie ta normalność, do której tęsknimy, a może właśnie inna normalność, do której ja będę tęsknił, to będzie stan, w którym będę spokojny, radosny, w którym zostanę przez Boga obdarzony Jego sprawiedliwością, niezależnie od warunków zewnętrznych. Kiedy to może nastąpić? Oczywiście bardzo bym chciał i każdy z nas chce, aby to wszystko na świecie jak najszybciej uległo poprawie. Ale czy mam świadomość tego, że jeżeli nawet świat się zmieni, nawet jeżeli Pan Bóg przyjdzie na ziemię, aby ją już odmienić i zostawić na zawsze w posiadanie wierzącym Jego ludziom, to jeżeli ja faktycznie nie będę wierzący Bogu, to ja nie skorzystam z tego, bo mnie tam zabraknie. Czy ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli w nieskończoność odsuwam ten moment, w którym Królestwo Boże w znaczeniu Jego sprawiedliwości i wynikającej z Jego obecności, pokoju i radości mają zamieszkać w moim sercu, dopóty nie mogę być szczęśliwy nie tylko tu i teraz, ale dopóty nie przyjmę tego Królestwa w tym momencie, nie mogę być spokojny o moją przyszłość, o moje wieczne losy. Czy mam świadomość, że przyjdź Królestwo Twoje jest uwarunkowane, bądź wola Twoja w moim życiu? Dzisiaj, tu i teraz, nie tylko w sobotę, ale przez 6 dni w tygodniu? A więc jaki jest rzeczywiście warunek przywrócenia normalności? Jaki jest przywrócenia normalności, Bożej normalności, warunek w moim, Twoim życiu? Czy jest taki? Tak. I zobaczmy, jak wielką rolę w tym odgrywa Słowo Boże. Kiedy jeszcze raz sięgniemy do księgi Izajasza, 55 rozdział, werset 8,
Znajdziemy tam też ciekawe słowa, które różnie bywają interpretowane. 55 rozdział, werset 8. Bóg mówi: bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. I w 9 wersecie: lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. I znowu bardzo często wyrywamy te dwa wersety z kontekstu całego rozdziału i mówimy: no tak, no właśnie, tak sobie marzymy, żeby być lepszymi ludźmi, ale przecież nasze myśli nigdy nie będą takimi myślami jak Boże. Nasze drogi nie są w stanie być drogami Bożymi, bo Bóg jest Stwórcą, my jesteśmy stworzeniem, w dodatku grzesznym i upadłym. No i to jest chyba niemożliwe, żeby dojść do takiej sytuacji. Pan Bóg po prostu kontrastuje tutaj nasz stan ze swoim i mówi w ten sposób, żebyśmy mieli świadomość naszego miejsca w szeregu, że nie jesteśmy w stanie poznać Jego woli i Jego myśli. Ale czy tak? Czy to było celem proroka, kiedy pisał te słowa? Kiedy cofniemy się do wersetu 6, czyli niedaleko wcześniej, przeczytamy w całości, zobaczymy, że Pan Bóg nie chce, aby tak zawsze zostało, żeby te nasze myśli i nasze drogi były odmienne od Jego. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech nawróci się do Pana, aby się nad Nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną tak, iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Czy zauważamy, że Pan Bóg tak naprawdę przez te słowa wyraża swoją dezaprobatę do stanu Jego ludu, mówiąc: wasze drogi są dalekie ode mnie. Wasze myśli nie podążają w tym kierunku, którym ja bym chciał, aby podążały, ale to jest złe i tak nie ma zostać na zawsze. Przyjdźcie do mnie, zobaczcie, że jestem hojny w odpuszczaniu i skorzystajcie z leku, o którym jest napisane w wersecie 11. Z mojego słowa, mówi Pan Bóg, bo to jest słowo, które daje moc, które leczy, które nie pozostawia rzeczywistości taką, jaką zastało. Nie wraca, jak jest napisane, próżne. Kiedy Pan Bóg posyła swoje słowo, ono ma moc. Czyż warunkiem zaistnienia tej przynajmniej już częściowej normalności w moim sercu dzisiaj nie jest to, aby faktycznie poddać się woli Bożej, którą zapisał w swoim słowie, aby znaleźć ratunek w Jego słowie, które mówi o naszej drodze do zbawienia do nieba, który mówi o Jezusie Chrystusie. O czym myśleć? O co modlić się? W Nowym Testamencie znajdziemy jeszcze jeden piękny tekst na ten temat w liście do Filipian, w 4 rozdziale, który pomaga nam nakierunkować się we właściwą stronę. Filipian 4, od 6 po 9. Pan Bóg jasno tam pokazuje, o co mamy się troszczyć w kontekście zmiany świata na taki, jakbyśmy chcieli, aby on był. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach,
Z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Nie myślcie tylko o błędach otaczających was ludzi. Nie myślcie tylko, co by było, gdyby coś się zmieniło wokół mnie. Gdyby w końcu pozwolili nam wyjeżdżać. Gdyby w końcu pozwolili mi normalnie pracować, normalnie się uczyć. Ale naprawdę, badając Boże Słowo, które ma moc zmiany naszych serc, korzystajmy już dzisiaj z tych błogosławieństw. Zastanówmy się, czy może stoi coś na przeszkodzie, aby dzisiaj każdy z nas, abym ja, ty, mógł doświadczyć Królestwa Bożego w moim sercu. Aby to Królestwo i Jego terytorium zaczęło się tutaj. Aby przez wpływ, jaki Duch Święty może przeze mnie, przez ciebie wywrzeć, granice tego Królestwa już teraz rozszerzały się. Aby nasze serca, moja i twoja wola, były zgodne z myślami Bożymi. Aby w ten sposób były gotowe na spotkanie z Panem. Aby nasze tęsknoty do nieba nie były tylko mrzonkami, które nigdy się nie zrealizują, jeżeli nie zrealizuje się ta cudowna zmiana, której może dokonać tylko Jezus. Dzięki swojej krwi, przebaczeniu i mocy. Boża normalność to życie w zgodzie z Jego wolą. To nie tylko wspaniała rzeczywistość bez smutku i śmierci, ale przede wszystkim to rzeczywistość bez grzechu. Na tyle, ile Bóg jest w stanie dzisiaj tobie i mnie oferować taką możliwość, czy chce z niej skorzystać. Faktycznie przyjdzie czas bez chorób, cierpień, ale czy mam świadomość tego, że on będzie dla osób, które rzeczywiście poddały się dzisiaj Panu Jezusowi. On chce nie tylko dać nam to kiedyś, w nieokreślonej przyszłości, czy po naszej śmierci, zmartwychwstaniu, czy kiedy przyjdzie zakończyć losy grzesznej ziemi, ale pragnie już teraz, aby każdy z nas mógł doświadczać tej rzeczywistości pokoju, rzeczywistości sprawiedliwości i radości wynikających z życiem z Nim. Bądź wola Twoja, Panie Boże, jako w niebie, tak i na ziemi, bo wiem, że jeżeli będę Tobie poddany, to Królestwo Boże wraz ze swoimi błogosławieństwami, wraz z tym, że moje drogi, moje myśli będą Tobie poddane i Ty będziesz mnie zawsze w nich strzegł, będą przyczyną mojej radości już tu i teraz, niezależnie od trudnych warunków wokoło. Przyjmij to życie już dzisiaj, teraz, aby być gotowym do skorzystania z niego w pełni w raju, kiedy przyjdzie zakończyć historię grzechu. Amen.